Wznawiam posiedzenie 56. sesji Rady Gminy. Przypominam, że jesteśmy w punkcie czwartym interpelacji, zapytania radnych oraz mieszkańców. Punkt ten został zakończony. I w tej chwili, ponieważ dostałam wniosek taki od pani tutaj radcy prawnego w międzyczasie, związany z jeszcze jednym projektem uchwały, którą podejmowaliśmy w czerwcu bieżącego roku i która w wyniku rozmów z nadzorem musi zostać skorygowana. Chciałabym, żeby krótko pani przedstawiła, o co chodzi, bo pani prowadziła rozmowę. Zmienimy porządek. Tak, uchwała, która miała być złożona do mniejszej sesji Rady Gminy, dotyczy zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody wprowadzenia ścieków na terenie gminy Letnisko. Jeżeli chodzi o treść uchwały, zmieniałby się wyłącznie paragraf 4, który w brzmieniu pierwotnym brzmiał: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Natomiast zmiana miałaby polegać na tym, że paragraf 4 otrzymałby brzmienie: uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo. Proponuję, proszę Państwa, żeby w tym porządku, który już przegłosowaliśmy, ten projekt uchwały umieścić w punkcie 14. I też dotychczasowy punkt 14, czyli udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania miał 15, sprawy różne 16 i zamknięcie sesji sprawy 16. Jeżeli Państwo radni wyraziliby zgodę, to po prostu byśmy w ten sposób podjęli. Proszę bardzo, Pani Radna Pasek. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, ja chciałam złożyć wniosek o przesunięcie się punktu na ten moment 5 i 6 dotyczy uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej, jak i następny z punktu 6 w sprawie WBF-u po sprawach różnych. Przesunięcie ich po sprawach różnych, tak. Dlatego, że tutaj jeszcze w międzyczasie przerwy chcieliśmy podjąć dyskusję i urodziły się wątpliwości. Chcieliśmy to zostawić na koniec tej dyskusji. I w związku z tym składam taki wniosek. Ja musiałam odnieść się do wniosku radnej. Statut gminy Jednia Letnisko przewiduje, że porządek obrad wygląda następująco. Po sprawozdaniu działalności wójta i w okresie miarki sesyjnej jest rozpatrzenie projektów uchwał i zajęcie stanowiska. Natomiast wolne wnioski informacji są na samym końcu. Nie możemy, w mojej opinii, nie możemy sobie mieć części dotyczących podejmowania uchwał. Następnie sprawy różne i znowu wracać do podejmowania uchwał w środku ciągu. Ja właśnie w związku z pani uzasadnieniem proszę o przesunięcie tych dwóch uchwał budżetowej i WBF-u przed jako tak, jako 16. Żeby się jako 14. 14 tak. Byłby ta uchwała zmieniająca. Nie, ale 15 mamy już tą uchwałę, która wyszła teraz. Jak 14, tak. Jako 14 proponuję to, a to by miał być 15. Tak, na końcu wszystkich uchwał. Przed sprawami. I później byłby 17 udzielenie odpowiedzi i 18 sprawy różne, 19 zamknięcie sesji. Tak. Ale jest jeszcze taka sprawa, że jeżeli to byśmy zrobili, to piątka i szóstka się przesunie, wszystko pójdzie do góry. Ale konkretnie o przesunięcie tych dwóch uchwał po tej uchwale, którą teraz byśmy brali. Proszę Państwa, radnych o uwagę. Jest projekt uchwały, który wprowadzamy po punkcie porządku obrad 13 jako punkt 14. Jeżeli by przeszedł ten wniosek radnej Pasek, to wówczas zrobimy inną numerację tych punktów, prawda? Proponuję przegłosowanie wniosku najpierw, bo jest dalej wniosek pani radnej. Jeżeli on by przeszedł, to wtedy damy po prostu nowe numery i będziemy głosować cały ten porządek obrad już skomunikowany. Kto z Państwa radnych jest za dokonaniem przesunięcia tych dwóch punktów?
które znajdują się w punkcie 5 i 6 i umieszczenie ich przed udzieleniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden przeciw, jeden wstrzymujący. Wniosek przeszedł. Proszę Państwa, to teraz dokonamy numeracji. Punkt 7 dotychczasowy będzie miał 5, punkt 8 6, punkt 9 7, punkt 10 8, punkt 11 9, punkt 12 10, punkt 13 11. Później będzie jako 12 ta uchwała, którą wprowadzamy i jako 13 będzie zmiany w uchwale budżetowej, jako 14 będzie podjęcie uchwały w sprawie WPS-u, jako 15 będą udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, jako 16 sprawy różne, jako 17 zamknięcie sesji. Czy wszyscy radni zanotowali sobie te zmiany? Nie, bo ją umieszczamy. To teraz będziemy. Proszę Państwa, jest tu wątpliwość, nie. Jeszcze teraz po nadaniu tych numerów jeszcze jedną rzecz. Czy Państwo radni się zgłaszają, Pan Wiceprzewodniczący zgłasza, czy się zgadzają na umieszczenie tego projektu, który został rozdany w porządku obrad dzisiaj? Czy Państwo się zgadzają? Dziękuję jednomyślnie. Dziękuję za odpowiedź. I teraz proszę o przegłosowanie radnych tego zmodyfikowanego porządku obrad z uwzględnieniem tych zmian. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem tych zmian, które były zgłaszane? Dziękuję. Jest jednogłośne. I przechodzimy do uchwał. W punkcie, proszę Państwa, 5 jest podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Jednia Letnisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Proszę bardzo. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 9 marca tego roku, na mocy której Rada Gminy ma obowiązek uchwalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwestię usytuowania tych miejsc, a także podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jednia Letnisko. Przygotowany projekt uchwały zawiera wszystkie elementy, które w tej uchwale powinny się znaleźć. Zresztą treść była Państwu znana. Proszę raczej o nie rozmawiać. Przepraszam, tak. Dotychczasowe uchwały, czyli te poprzednie, które były do tej pory zawierające te kwestie, zachowują moc do dnia wejścia w życie, zachowują moc nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji z marca, także do dnia 9 września 2018 roku, w związku z czym podjęcie tej uchwały jest konieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Nie ma. Komisja, proszę o odczytanie. Ja w zastępstwie za panią Monikę Dąbrowską, która musiała na chwilę wyjść, w dniu 17 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na tej komisji omawiany był właśnie projekt tej uchwały. W czasie spotkania sprawę wyjaśniała pani Ewa Kozun, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Jedniu Letnisko. Przeczytam treść protokołu. Komisja podczas posiedzenia przeanalizowała projekt
wyżej wymienionej uchwały. Wysłuchała wyjaśnień przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i projekt uchwały komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 56, łamane przez 354/2018 Rady Gminy Jednolisko z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejsca sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Jednolisko. Podstawa prawna uchwala się z następuje. Paragraf 1 punkt 1. Ustala się na obszarze gminy Jednolisko maksymalną liczbę 108 zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w tym pierwsze do 4,5% zawartość alkoholi oraz na piwo w ilości 43, 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholi z wyjątkiem piwa w ilości 33, 3. Powyżej 18% zawartości alkoholi w ilości 32, 2. Ustala się na terenie gminy Jednolisko maksymalną liczbę 22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 10, 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 6, 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu 6. 3. Ustala się na terenie gminy Jednolisko maksymalną liczbę 86 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 33, 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 27, 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu 26. Paragraf 2 punkt 1. Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być zlokalizowany o odległości mniejszej niż 50 metrów od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, kościołów. 2. Odległość, o której mowa w ustępie 1, mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia na teren obiektów chronionych. Pomiaru odległości drogi dokonuje się z uwzględnieniem zapisów ustawy o ruchu drogowym gwarantującym bezpieczeństwo publiczne, ochronę życia i zdrowia. 3. Dla obiektu znajdującego się na posesji nieogrodzonej wejście do obiektu oznacza ogólnodostępne wejście wskazane przez zarządzającego obiektem w ramach drzwi. 4. Dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych znajdującego się na posesji ogrodzonej wejście do obiektu oznacza ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym wskazane przez zarządzającego obiektem w ramach punktu ocenioną. 5. W przypadku obiektów chronionych, ogrodzonych, wejście do obiektu oznacza ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym wskazanym przez zarządzającego obiektem, brana, furtka ogrodzeniowa. Paragraf 3. Na terenie gminy Jednolisko wdraża się ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsca sprzedaży. Ograniczenie dotyczy sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6. Proszę Państwa, są PiS-ów o nierozmawianie. Są przerwy, Państwo sobie porozmawiajcie, bo jest szum tu słychać. Przepraszam bardzo, ale bardzo proszę. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jednolisko. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 19, łamane przez 109/2003 Rady Gminy Jednolisko z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz szczegółowych zasad usytuowania na terenie gminy Jednolisko miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwała nr 32, łamane przez 240/2005 Rady Gminy Jednolisko z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz szczegółowych zasad usługowania na terenie gminy Jedlianowisko miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. W kolejnym punkcie 6 mamy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez gminę Jedlianowisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Uchwałę Rada Gminy miała wyrazić zgodę na nabycie przez gminę Jedlianowisko działki ewidencyjnej o parametrach wskazanych w projekcie uchwały w uzasadnienia. Należy wskazać, że przedmiotowa działka będąca przedmiotem mniejszej uchwały znajduje się w sąsiedztwie działki o numerze ewidencyjnym 38/1, która to nieruchomość jest pośrednio samoistnym gminy Jedlianowisko i razem z nieruchomością wskazaną w projekcie uchwały razem stanowią pas drogi. Nabycie działki o numerze ewidencyjnym 39/7 ureguluje stan prawny istniejącej drogi i będzie to wskazane w celu, jest to wskazane dla poprawy jakości dróg. Należy też wskazać, że cena będzie wskazana przez przedsiębiorcę majątkowego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo. Ja w sprawie paragrafu pierwszego tej uchwały. Proszę doprecyzować, ile metrów kwadratowych my nabywamy? 101 metrów. No to to jest błędny zapis. To jest błędny zapis. Tak. To jest błędny zapis. Też miałam to pytanie na końcu. Więc jak może być uchwała podjęta w takim kształcie? Jak Rada wyraża zgodę na to, nie wiem, 10 metrów na wyciąg. Na 10 cm, tak? W takim razie zgłoszamy w trybie autopoprawki zmiany. W paragrafie pierwszym chcielibyśmy zmienić z o powierzchni 0,0101 m2 na o powierzchni 101 m2. Pan poseł nie chce głosować razem z projektem uchwały, bo tak nie wymaga wcześniejszego przegłosowania. Czy są jakieś pytania od radnych? Proszę bardzo. Ja jeszcze mam w dalszym ciągu pytania w sprawie tej uchwały. Czy sprawda, pozwoliła sobie sprawdzić księgę wieczystą, o której Państwo piszecie, 39/7 nie ma takiej działki, więc rozumiem tych księdze, więc rozumiem, że została wydzielona ta działka. I jakie były koszty wydzielenia tej działki i szacowane koszty nabycia tego. Chciałabym wiedzieć, ile będzie nas to kosztowało. Chcę zauważyć, że jest to, nie wiem, być może się mylę, że jest to powierzchnia już zaasfaltowana, stanowiąca drogę, zaasfaltowaliśmy, krótko mówiąc, nieruchomość, która nie jest naszą własnością. To oznacza, że znajdujemy asfalt na prywatnej nieruchomości. Na prywatnej nieruchomości. Dalsze moje pytanie. Kto wyznaczył, znaczy jak się, ja pan mam taką wyobraźnię, że jeżeli buduje się drogę, to najpierw ustala się jej przebieg, godę wyjdzie, wyznacza się przebieg. Kto za to jest odpowiedzialny? Wydaje mi się, że powinien koszty nabycia tej nieruchomości podnieść odpowiedzialny za wyznaczenie tego, prawda? A komisja, która się tym opiniowała, zajmowała się tą kwestią. Czy proszę o wyjaśnienie, czy to faktycznie jest prawda, co pani mówi, że to jest kawałek prywatnej parceli, która została wyasfaltowana. A państwo tego nie mieliście wiedzy na ten. Jeśli mogę, według mojej wiedzy, to jest część działki, na której ona zawsze była wykorzystywana na drogę gminną. Znaczy nie wydzielonej, tylko część działki. Ale my nie o to pytamy, my pytamy o stan prawny tej drogi. Czyli bo zasada w finansach publicznych jest taka, że pieniądze publiczne wydajemy na mienie publiczne, czyli grunty własne.
I pytanie brzmi nie o zwyczaj, o zajeżdżenie, tylko o własność. Bo tu tak, tak rozumiem, pani Mia, czy ten kawałek, o który teraz mamy nabywać, no i to jest... Ale z tego co wiem, mamy, mieliśmy zgodę, ale mieliśmy zgodę na użytkowanie, na zajęcie, na cel inwestycyjny. No bo takie porozumienie z tego co wiem z właścicielem działki, z przyrzeczeniem takim, że gmina wydzieli i no, umie stan prawny. To tak jak powiedziałem, no, w innej sytuacji ten łącznik byłby w ogóle nieprzejezdny, gdyby właściciel tą działkę zagrodził tą, która została przeznaczona, która była zajeżdżona po prostu na drogę. To jest łącznik od Starola Wąskiego w ulicy Piotrowickiej. Z całym szacunkiem, inwestycja dotyczy obszaru mojego działania jako radnej i panie ludzie, takie rzeczy wykonuje się przed dokonaniem inwestycji, reguluje się stosunki właścicielskie. Porozumienie, jeżeli to jest zawarte, to proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w stosunku teraz do przejmowania innych działek od drogi bezpłatnie. Dlaczego robimy precedensy? Dlaczego robimy precedens? Ale ten precedens akurat, jeżeli on jest tak zrobiony, to on tak zahacza o rzecznika dyscypliny finansów publicznych, bo to jakieś śmieszne metry, ale niestety, jeżeli tak miało miejsce, ale to pieniądze publiczne poszły na prywatną parcelę, no to proszę Państwa, najpierw regulujemy, zresztą tak mamy uregulowanie tej uchwały, którą Rada podejmowała, prawda Panie Przewodniczący? A jeżeli słuchy Pani Przewodnicząca stoją na prywatnych gruntach? No ale tu proszę pana, to jest słupy, to jest sprawa energetyki. Nie, nie. A nie oświetleniowe. Mówimy o konkretnej drodze i konkretnym przypadku. Nie mieszajmy. Ja o drogach, no to o tyle tu mogę powiedzieć, że faktycznie te zasady komunalizacji stworzyliśmy, jako Rada w uchwale przyjęliśmy i trzymaliśmy się przez te 4 lata takiej działalności, że najpierw komisja badała parametr drogi, własność drogi, prawda, a dopiero później trafiały projekty na sesję, podejmowaliśmy uchwałę albo przejmującą, albo odmawiającą. Jak była przejmująca, to robiliśmy inwestycje na tej drodze, jako już drodze, która jest w zasobie gminy. To chyba w taki sposób postępowaliśmy, proszę Państwa, jako radni. To czy komisja się, bo tu proszę Państwa jest... Metry nie są duże, no ale tak jak powiedziałam, ja znając ustawę o finansach publicznych, zresztą pan wójt i inne osoby z urzędu również, no chcemy to wiedzieć, żeby jako rada po prostu świadomie podejmować decyzje. Co komisja ustaliła? Nabycie tej działki 39/7 przez gminę Jedno Ognisko, które reguluje stan prawny istniejącej drogi oraz sprawi, że wjazd i wyjazd z tej drogi będzie łagodniejszy, bo tam jest po prostu ostry kąt wyjazdu. Ale my nie o to pytamy, panie przewodniczący. Pytamy, komisja była na miejscu? Była. Czy droga jest wylana asfaltem? Tak. Dziękuję. Proszę Państwa Radny, to i komisja jak to zaopiniowała? O, pozytywnie jednogłośnie. Pozytywnie. A komisja budżetowa się zajmowała tym? Nie, komisja budżetowa się nie zajmowała, ale nie mieliśmy tej wiedzy, którą dzisiaj mamy. To ja proponuję 5 minut przerwy, jeśli się komisja budżetowa zajmie. O tym, żeby był pełny komplet do ogłaszam 5-minutową przerwę i po prostu proszę przygotować.